Dzień dobry, jak zrobić się na milion? Jak zrobić się na milion, dziewczyny? Być może dzisiaj czujesz się jak ta pomięta stówka. Być może patrzysz w lustro i myślisz sobie, kurczę, gdzie popełniłam błąd przez te wszystkie lata? Słuchajcie, dziewczyny, nie mówię tego, żeby nas denerwować nawzajem. Ja również przez to przechodziłam, dopóki nie odkryłam tego, czym się z tobą dzisiaj podzielę, czym się z wami dzisiaj, dziewczyny, podzielę. Co wpływa na to? Co wpływa na to, że możemy każdego dnia być, wiecie, robić się na milion. Nie chodzi o naszą wartość absolutnie, bo nasza wartość jest bezcenna, absolutnie przekracza wszelkie tutaj, jakbym cyfry podała. To jest, wiecie, metafora. Ale każdego dnia naprawdę robiąc to, czym się tutaj dzisiaj z tobą podzielę i według wskazówek, którymi się z tobą tutaj podzielę, absolutnie efekty cię totalnie zaskoczą. To się dzieje naprawdę. Nie mówię tego tylko z własnego doświadczenia, ale już z opinii i wrażeń wielu kobiet, którymi te wskazówki i takie i te narzędzia, którymi się podzielę, pomogły. I to samo mówią. To jest niewiarygodne, to jest niewiarygodne, to naprawdę działa. Więc zostań ze mną i posłuchaj, zobacz, bo będę się również malować. Będziesz widzieć moją metamorfozę. Być może nawet z pomiętej stówki, jeśli bym się tak mogła żartobliwie określić, zrobię się na milion. Więc przechodzę do rzeczy. Najpierw sobie użyję takiego kremu, który według mnie i robię to codziennie. Bo według mnie wpływa na to, co się dzieje na mojej twarzy później. I jeszcze nic, jeszcze nic, jeszcze nie za wiele się tu podziało, ale już za chwileczkę, już za momencik nałożę na siebie, ta-dam, ta-dam, mój ulubiony produkt do robienia się na milion, krem CC, który bardzo fajnie rozprowadza się rynkami, więc nie muszę spędzać czasu tutaj długo przed lustrem, bo po prostu sobie rozsmarowuję i popatrzcie jak z pomiętej stówki. co się tutaj dzieje? Jaka jest przemiana? To się dzieje naprawdę. Ten krem CC to jest bardzo lekka wersja podkładu połączonego z kremem, czyli nie zastyga na skórze, nie muszę go tutaj tapować, nie muszę dokładnie rozprowadzać, nie muszę po prostu bać się, że zastygnie i już nic się nie da zrobić, nie muszę się martwić, jeśli na dworze jest deszcz i jak mi spadnie na twarz, to zostaną plamy. Nie, absolutnie, tu się przepięknie ten krem właśnie integruje z tym kremem, który jest pod spodem i z moją całą twarzą. Popatrzcie. Ta-dam! Ta-dam, ta-dam, ta-dam. To jest mój ulubiony moment. Ten i jeszcze kilka mam ulubionych momentów. Już za chwilę kolejne. Tymczasem wklepię sobie bazę na moją powiekę, ponieważ jest bardzo opadająca i bardzo polecam wszystkim dziewczynom, które mają taki sam problem. Choć czy to problem? Ok. Kolejny moment metamorfozy, absolutnie, to moment ogarnięcia brwi. I służy mi do tego, jeśli nie macie swojego ulubionego produktu do tego dziewczyny i nie wiecie, jak podejść do swoich brwi, żeby było na milion, spróbujcie sobie precyzyjnej kredki do brwi, która jest bardzo cieniutka. I po prostu bardzo daje efekt naturalnych tutaj brwi. Jest bardzo cieniutka i bardzo mięciutka i imituje włoski. Ja sobie tylko myrdam. I zaraz zobaczycie, jaka będzie już moja przemiana. Ta-dam!
Czy stosuję jogę twarzy? Nie, nie stosuję, chociaż byłam na kilku, chodzę na jogę generalnie i kilka zajęć było właśnie na twarzy. Byłam kiedyś spróbować Kobido. Nie wiem, czy znacie dziewczyny. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo. Ale to trzeba spróbować, żeby każdy mógł ocenić, czy to jest dla niego. Ja poszłam z ciekawości, bo po prostu już staje się to tak sławne, że chciałam wiedzieć, jak to działa. Bardzo, bardzo fajne wrażenia. Co dalej? Popatrzcie, jak kilkoma ruchami dosłownie moja twarz zaczęła wyglądać już totalnie inaczej. Moje baza na powieki się wchłonęła, więc sięgam po mój zestaw pędzli i bardzo polecam mieć taki zestaw. Zaraz podsumuję, co wpływa na to, że możemy lekko, łatwo i przyjemnie, bez większych umiejętności, zrobić się każdego dnia na milion. Zaraz podsumowanie. Wpływa na to kilka czynników, ale już możecie obserwować. Jestem bardzo ciekawa, kto zgadnie. Może dacie znać w komentarzu, czy już wiecie, jakie czynniki wpływają na to, że każda z nas lekko, łatwo i przyjemnie, bez większych umiejętności, może zrobić się na milion. Nie, nie na stówkę. Nie idziemy na minimum, dziewczyny. Bardzo pozdrawiam panią Bożenkę z tego miejsca, która mnie zainspirowała do tego nagrania. Nie idziemy na minimum. Nie na stówkę, nie na dwie. Ale z podniesioną głową na milion. Wklepałam sobie cień, który ma. Mam tutaj w takiej paletce, kasetce zawarte trzy cienie i trzy produkty do policzka i bardzo lubię mieć taką paletkę. Absolutnie to wpływa też na efekty, że są te kosmetyki ze sobą skonfigurowane bardzo dobrze. I teraz co? Teraz nakładam sobie taki zgaszony różyk. Mam do tego bardzo fajny pędzel, którym nie muszę umieć, bo jest odpowiedniej szerokości, odpowiedniej długości włosie, odpowiedniej miękkości i praktycznie nakłada się samo, tylko wklepuje. Aha, trochę za. Trochę dalej niż zwykle. I tutaj pozdrawiam z tego miejsca panią Wioletkę, dla której właśnie dzisiaj, dla wszystkich nas oczywiście, ale pani Wioletka prosiła, żeby w takim zestawieniu zrobić makijaż, czyli szary ze zgaszonym różem. Więc zaraz zobaczycie, jak to będzie fajnie ze sobą wyglądać. Czyli zgaszonego różu daje troszkę, prawie że na całą powiekę. I teraz uwaga, tadam, dodaję właśnie szary. Tu. Szary z różowym to jest tak piękne połączenie. I uwaga, co teraz robię? Sięgam do mojego zestawu pędzli po pędzel do modelowania, którym znów nie muszę umieć, bo zobaczycie, że się samo tutaj podzieje. Po prostu przesuwam. Okay. I drugi. Co jest tutaj bardzo istotne, już powiem. Piszcie wszystkie dziewczyny makijażystki, co byście tu zrobiły lepiej. Bardzo jest istotne. Pani Zdzisława, jak miło. Kto tu jeszcze jest, dziewczyny? Miło, że jesteście. Co jest tutaj istotne, to to, żeby wyjeżdżać przy mojej na przykład opadającej powiece, jeśli macie podobną, to wyjeżdżać cieniem powyżej załamania, szczególnie w odcinku tu, gdzie jest szczyt brwi.
nie wolno zjeżdżać za nisko, absolutnie. Tak sobie nawet można tak przyłożyć, żeby widzieć, jeśli jeszcze nie ma wprawy. Bo jak sobie za nisko pomalujemy, to nam taki efekt opadających się jeszcze zrobi. Więc nie wolno, ale tutaj już możemy sobie pracować. I patrzcie, jak tym pędzlem się fajnie rozprowadza. Tu nie będzie bardzo mocnego makijażu, dlatego że mimo, że ten cień jest szary i się mogłoby wydawać, że będzie tutaj go bardzo, bardzo widać, to on nałożony na cień bazowy, na cień taki cielisty, który nałożyłam na początek na całą powierzchnię, będzie troszkę taki bardziej subtelny. I o to mi chodzi, bo ja tak lubię. I uważam, że na milion to nie znaczy wszystko przedłużone, przyklejone, wszczyknięte i tak dalej. Nie ma w tym nic złego absolutnie, jeśli ktoś to lubi, daje mu to radość, efekty i tak dalej, to absolutnie tu w ogóle nie o to mi chodzi. Tylko, że można, wiecie, fajnie też naturalnie wyglądać. Naturalnie i bardzo ładnie. Ale trzeba wiedzieć, co zastosować, jak to zrobić. I ja zaraz podsumuję główne takie czynniki, które na to wpływają. Sięgnę tylko, dziewczyny. Krem BB czy krem CC, Lola pisze. Lola, ale się fajnie nazywasz. CC. One się różnią od siebie tym, że jedno ma więcej pigmentu, drugie mniej. Aha, czekajcie, nie brązowa kredka. Tylko szara. Uwielbiam ją. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. Maluje dla mnie. Uwielbiam ją, bo jest po prostu piękny, ma kolor. Bardzo elegancki. Jest mięciutynieńka, czyli szybciutko sobie mogę ją, uwaga, tadam, kolejnym pędzlem z mojego zestawu rozetrzeć. To jest pędzel must have. Do robienia się na milion. Jeszcze nie koniec. Chyba BB ma mniej pigmentów. Bo jest pytanie, który ma mniej. Tak, podkreśliłam moje oko w linii rzęs. I to jest moja ulubiona technika do robienia się na milion, bo zaraz zobaczycie, że nie będę zmalowana, ale będzie taka metamorfoza, że szok. Pozdrowienia z Bydgoszczy, pani Izo. Jejku, jak cudownie. Boże, dziewczyny. Ujawniajcie się tutaj, skąd jesteście. Patrzcie, jak się, ja przybliżę, byście zobaczyły, o co chodzi, że praktycznie nie wiadomo, że jest ta kreska nałożona, że ona, że jestem pomalowana na powiekach, pod powiekami, wiecie, zagęszczona jest po prostu linia rzęs i do tego absolutnie służą te dwa, tu to jest duet. Insieme, zusammen, together, razem. Dziewczyny, i teraz co? Teraz, nie, tak, tak. Kolejność właściwie dowolna, ale ja sobie przeczeszę moje rzęski. Wczoraj było o tym, co zrobić, żeby rzęsy się nie sklejały. Na milion nie będziesz wyglądać, jak będziesz mieć posklejane i zgrudowaciałe rzęsy. Muszą być pięknie rozczesane. I można to zrobić bardzo lekko, mając po pierwsze dobry tusz, a po drugie wiedząc, jak to zrobić. I znowu dodam, bez większego nakładu umiejętności, pracy, czasu, tylko wiedząc.
Tusz musi być dobry, pisze Izabela. Dokładnie. Jeśli mamy swój ulubiony tusz i jesteśmy jego pewne, nasza ręka jest pewna, nasze samopoczucie przez cały dzień jest pewne. Ja się zawsze śmieję, że jak nałożę szminkę, to jestem nie do zatrzymania. Nawet przez policję. I drugie oczko Mysia Pisia. Kto zna ten film, dziewczyny? Znacie ten film? Ja kocham te filmy stare, po prostu uwielbiam. To jest takie poczucie humoru. W filmie Miś to po prostu kładę się ze śmiechu. Szczególnie w momencie, w którym, nie wiem, czy go znacie, młode pokolenie nie będzie w ogóle wiedziało, o czym mówię. Ale po prostu w tym momencie, w którym. Czekajcie. Apogeum dla mnie tego filmu, jak przyjeżdża matka z synem na lotnisko żegnać go, bo wyjeżdża do Ameryki. Może go pożegnać, bo jest wielki napis. Taras widokowy, nieczynny. Nie wiem, do kiedyś tam, do wiosny czy coś. Tu wymyślam, nie wiem dokładnie. Taras widokowy, nieczynny. Najbliższy taras widokowy we Wrocławiu. No po prostu cyrki. Także wesoło, wesoło na pewno było i nie było i wesoło, i niewesoło w tamtych czasach. Dziewczyny, sięgam po kolejny magiczny pędzel, którym każdego dnia robię się na milion i ty również możesz to robić. Nie musisz umieć. Wystarczy, że raz sobie kupisz taki pędzel i będzie ci służył latami. Nakładam nim bronzer do podkreślenia kości policzkowej. Do podkreślenia kości policzkowej. Robię to na razie bardzo mocno, żeby to było dokładnie widać, dziewczyny. Teraz na szczyt tego pędzla sięgam sobie po puder rozświetlający. Jezu, przepraszam. I sobie teraz to tak miksuję. Przez to, że miałam na. Jezu, dziewczyny. Ja nie nałożyłam sobie pudru sypkiego dzisiaj z wrażenia. Kurczę, no i dziewczyny, to dzięki temu, bo to jest mój błąd, codziennie to robię od 7 lat, a dzisiaj tego nie zrobiłam, zagadałam się z wami. Na krem CC nakłada się puder sypki. To jest bardzo, bardzo istotne. To jest puder sypki, który jest na bazie oleju słonecznikowego. Bardzo taki mineralny, taki jedwabisty. Skóra jest taka mięciuteńka, jest taka, nie widać osypania na buzi, tylko jest po prostu taki zintegrowany ze skórą. I daje efekt takiego przydymienia, tak? Pięknie, muśnięcia słońcem. I co ma znaczenie? Że jak potem nakładasz sobie bronzer, rozświetlacz czy róż, to jest to nie na mokrą powierzchnię, tak jak ja teraz, widzicie? Dlatego mi się nie będzie chciało tak fajnie rozsmarować, tylko na właśnie taką powleczoną satyną. Dlatego potem, to czekajcie, ja sobie chyba to jeszcze przypudruję. Także nie róbcie tego w domu. Bo kurczę, widzicie, tutaj powinnam całą buzię tym mineralnym pudrem co? Opieścić. Opieścić. O, widzicie jaka różnica? I to powinnam zrobić zaraz po pudrze, po kremie CC. Chyba pierwszy raz w historii mi się zdarzyło zapomnieć. Dobra, i teraz, dziewczyny, dobra, do roboty, do roboty. Teraz po prostu miksujemy sobie pięknie nasz policzek. W
wpadnę jeszcze laleczko i zapiszę na twojego. Jaki komplement? Tak do mnie mów, Izabela. Kiedyś taki, słuchajcie, tak się można ośmiać. Kiedyś taki komentarz dostałam. Ile masz lat? I mówię 46. I taki komentarz, to był chyba jakiś młodzieniec na TikToku. I tam po drugiej stronie, nieźle się trzymasz. A ja po prostu w śmiech, bo słuchajcie, w pewnym wieku taki komentarz, wiecie, jest największym komplementem. Nieźle się trzymasz, laska. Więc laleczka absolutnie, jest to dla mnie komplement, bardzo dziękuję. Słuchajcie, biorę teraz taki puchacz, który bardzo też lubię, bo sobie lubię miziać. Wiecie, co zrobiłam? Tak szybko, że nie wiem, kto zauważył. Nałożyłam sobie róż na policzki. Tym samym pędzlem. Dlatego on służy po prostu do wszystkiego. Do całego policzka. Bronzer, rozświetlacz i różyk. Tym pędzlem nakładamy. I słuchajcie, dziewczyny, i teraz zaraz przejdziemy do ust. Widzicie, co się już powyrabiało? Jak zmienił się mój wygląd? A nie zrobiłam tutaj niczego takiego, co by wymagało jakichś wielkich umiejętności, niczego takiego, co by wymagało jakiejś precyzji, jakiejś ogromnej wiedzy. Absolutnie, ale też ma wielkie znaczenie, jakiej jakości kosmetyków używamy. Ma to znaczenie absolutnie, więc możesz spróbować zrobić to swoimi własnymi kosmetykami, które masz w swojej toaletce, a możesz napisać do mnie, że chcesz spróbować, przetestować, ponieważ nie ma tych kosmetyków, których ja używam, nie ma w sklepach, choćby mogły być na półkach wręcz aptecznych. Są dostępne u niezależnych konsultantek, którą jestem. Jeśli masz w swoim otoczeniu konsultantkę Mary Kay, zwróć się do niej i przetestuj, spróbuj, niech Ci dobierze kolory dla Ciebie. Ja teraz nałożę sobie tylko szybciutko szmineczkę i podsumuję, co ma na pewno gigantyczny wpływ. No jak na milion to czerwień. Dziś mam spotkanie z grupą. Kurczę, naprawdę, praca Mary Kay jest taka cudowna. Spotykam się z grupą, z całą grupą dziewczyn, które się wywodzą z mojej grupy. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, ale tak to właśnie w Mary Kay działa. Jest, że jako konsultantka używasz produkty, jak je kochasz, to z wielką pasją to robisz i polecasz w swoim otoczeniu. A można też pójść o krok dalej i budować swoją grupę, właśnie załogę konsultantek. I to jest takie cudowne, bo wtedy się kobiety ze sobą integrujemy, łączymy, razem wszystko robimy. Dzisiaj mamy takie fajne spotkanie, więc super. No i przez to, że gadałam, wyjechałam za wysoko. Nie róbcie tego w domu. No i co? No i co teraz? I teraz jakaś szminka. Trzeba szybko w miarę nałożyć, dlatego że konturówka zastyga. I jeśli nałoży się w miarę szybko, to ona się połączy ze szminką. Jezu, widzicie ten efekt? Po prostu szminki Mary Kay to są najlepsze szminki na świecie. To jest po prostu, dziewczyny, każda szminka jest tak piękna, że nie ma możliwości, żeby było Ci brzydko. Możesz się sobie Ty nie podobać, bo nie jesteś przyzwyczajona, bo wychodzisz w niej ze swojej strefy komfortu, nie jest to Twój kolor, tak mówisz, bo nie był do tej pory, nie obcowałaś z nim czy z sobą w tym kolorze w lustrze. Ale nie ma możliwości, żebyś wyglądała brzydko. Po prostu nie ma takiej możliwości. Popatrzcie,
jaka kolorystyka, jaka pigmentacja, jakie odbicie światła, jakie wybielenie uśmiechu. To jest po prostu moja pasja, absolutnie, i bym chciała, żeby wszystkie kobiety spróbowały takiej jakości, bo zasługujemy absolutnie, dziewczyny, na wszystko, co najlepsze, na najlepsze kosmetyki. Jeśli ciułasz do tej pory, ciułałaś, byle najtańsze, byle z promocji, byle gdzieś tam próbkę dostać, proszę Cię, szanuj się, proszę Cię, szanuj się i traktuj się na milion, a nie na byle stówkę. Traktuj się na milion. Może nie musisz kupować wszystkiego od razu, możesz sobie stopniowo, ale to, co będzie, to, co kupuj, to kupuj przemyślane tak, żeby stworzyło z czasem program pielęgnacyjny dla Ciebie, program Twojego pięknienia. Co, obiecałam, że podsumuję, co ma wpływ na to, na efekt wow. Absolutnie, dziewczyny, ma wpływ to, po pierwsze, jak się traktujemy, bo jak się traktujesz jak byle stówka, to choćbyś tu nawet na milion się zrobiła, to Twój wyraz twarzy, Twoje serce, Twoje wnętrze nie będzie emanować wielką, potężną energią, siłą przyciągania, nie będziesz magnesem, nie będziesz po prostu emanować tą miłością do siebie. Zbliżają się walentynki. Będę o tym więcej mówić. Jeśli masz wahanie, czy możesz kochać siebie, czy Ci wolno, to przypomnij sobie, jakie jest przykazanie, żeby miłować bliźniego swego, jak siebie samego. Więc raz, buduj miłość własną. Buduj miłość własną. Do tego mogą Tobie posłużyć narzędzia. Mogą to być również kosmetyki, dziewczyny, nie ma w tym nic złego. Jeśli sprawią, że będziesz wyglądać lepiej i się do siebie uśmiechniesz, to jest to narzędzie. Jeśli możesz kupić sobie książkę przebudzającą, pobudzającą. Ja o 9 włączam się na live na YouTubie, już tam powinnam zaraz być. Z motywacyjnymi treściami. Słuchaj ich, nie musisz mnie, kogo innego. Słuchaj, przebudzaj się, buduj swoją wiarę w siebie. I jeśli chodzi o kosmetyki, przemyśl sobie, czy w Twojej łazience są kosmetyki, które wyrażają Twoją miłość do siebie, czy są kosmetyki, które wyrażają byle co, które może kupiłaś, bo nie czujesz, że zasługujesz na lepsze, na więcej, na bardziej świadome. Kosmetyki, żeby dawały efekt wow, muszą być ułożone w zestaw, tak jak skóra, żeby była efekt wow, piękna, tak, odbijała światło, była nawilżona, ujędrniona, wiecie, musi dostawać to, czego potrzebuje regularnie, odpowiednich witamin, i musi to być program pielęgnacyjny, czyli nie maseczka kupiona tam, krem poleciła koleżanka, siostra mi dała kredkę, bo nie używa. Wiecie, to musi być dobrane do Ciebie, przemyślane, ponieważ, uwaga, żeby był efekt wow, to musisz wiedzieć, że jeden produkt wpływa na drugi. Tak jak krem pod fluid wpływa na zachowanie fluidu. Fluid wpływa na zachowanie pudru sypkiego. Puder sypki wpływa na zachowanie różu rozświetlacza i bronzera. Baza wpływa na zachowanie cieni przez cały dzień, na napięcie powieki, czyli na efekt wow. Pędzel wpływa, nie, kredka, konturówka do oczu wpływa na to, jak da się rozetrzeć pędzlem. Czy jest miękka, czy się da rozetrzeć. Konturówka wpływa na szminkę, szminka wpływa na konturówkę. Miej to wszystko przemyślane. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, napisz do mnie, bo od 7 lat doradzam kobietom w zakupach kosmetycznych. Nie po to, żeby kupowały wszystko. Nie po to, żebyśmy miały furę przeróżnych kosmetyków, ale po to, żebyś miała ułożony program Twojego pięknienia.
program Twojego pięknienia. I bez względu na wiek możesz wyglądać lepiej dzisiaj, niż wyglądałaś 10 lat temu. Ja dzisiaj wyglądam lepiej niż 7 lat temu, kiedy dołączyłam do Mary Kay i zaczęłam używać świadomej pielęgnacji do mojej skóry, która była bardzo naczynkowa. Miałam wybuchy czerwoności, wszystko mnie piekło, spływał, wszystko, podkład mi spływał. Jak już musiałam się pomalować, to marzyłam, żeby to zmyć, bo czułam się brudna i zabetonowana. Dzisiaj maluję się codziennie, robię to z radością. Pani wygląda jak 30-latka, taka młodziutka. Widzicie? Makijaż minus 26. Nie, czekajcie, 16. Dobra, muszę kończyć. Mam nadzieję, że jesteście zainspirowane, dziewczyny, do tego, że naprawdę każda z nas może wyglądać jak milion. Możesz. Nie musisz tego robić przez pół godziny dziennie, jak ja to robię, bo ja tu gadam. Ten makijaż trwa normalnie 3 minuty. I jest taki sam efekt. Jeśli potrzebujesz pomocy w ułożeniu dla Ciebie programu pielęgnacyjnego do skóry, czy programu Twojego pięknienia w kontekście kosmetyków makijażowych, w kontekście makijażu, napisz do mnie. Zobaczysz, że nie będzie to fura zakupów. Będzie to zestaw, którego będziesz używać codziennie, będzie Ci służył codziennie. I będziesz codziennie czuć się i wyglądać jak milion. Tego Tobie życzę absolutnie ja. To mówiłam ja, Dorota Orzuch. Całuję, pozdrawiam, uciekam na YouTube. Komu mało, to zapraszam. Cudowności, dziewczyny.